She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She's got a body like a coke thing. Likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me.
Witam was wszystkich. Cześć wujek. Cześć Mbax. Cześć Mateuszku. Cześć Pawełku. Czy taka poranna? Ja nie wiem, czy w ogóle my już określamy czas w TV, nie? Bo ja już nie. Ja po prostu otwieram oczy i wchodzę. Ja nie wiem, czy w TV jest kalendarz. Już tam o zegarku nie wspomnę, bo zegarek to co to tam jest, nie? Wy byście musieli widzieć siebie. Jak na mnie gadacie, a cały czas jesteście w sumie tak samo jak ja. Ja zauważyłem, że ja często teraz używam słów, ja nie mam czasu. I to bardzo często. Nie, z miłą chęcią, ale nie mam czasu. Oj, duszyczko zabłąkana.
Turn it off.
Cześć, Witek. Co? Jakby na ciebie czekał Soul Shredder i miałbyś do dobicia przykładowo tam z 1700 jeszcze teceków, to myślę, że w ogóle byś nie spał. Ale dzisiaj już dokupię i przypuszczam, że nie będę robił może w nocy streama, tylko zrobię go wcześniej, bo z tego co widzę, miałem już prawie 4,42, czyli 3 godziny staminy. Być może będzie tak, że w końcu prześpię sobie całą noc, nie? I zrobię wcześniej. Także dokupię te 750, czyli do tego, co tam jest, można już prawdopodobnie dopisać 800. TC, także... Już niewiele. A faktycznie myślałem, że do końca roku może połowę nazbieram, nie? Ale nie... Powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie nie zacząć od Soul Shreddera. Bo i tak będę zbierał jeszcze na Gravesy i na buty. Także... Spodnie by mi aż tak nie pomogły jak ten Soul Shredder, nie? Tak, dokładnie. Wiesz co, ja ci powiem, Witek, że ja bym musiał dołączyć jeszcze tą myszkę i już całkowicie by było dobrze, nie? Już... Nie, ja... Ja poświęcę czas, tam nie będę streamował, tylko sobie albo będę streamował i będziecie widzieć, jak się uczę tą myszką grać. Zrobię sobie na 9 przycisków i zobaczymy, jak to będzie, nie? Pójdę gdzieś tam, nie mam pojęcia, nie wiem, no, jakieś minusy czy coś tam, nie wiem, coś słabego, nie, żeby tylko się rozgrzać. Chodźcie. No tak jak mówię, no jak już będzie miecz, będą te Gravesy, to już mogę zacząć coś robić, nie? Dołączę myszkę i polecę po ten tysięczny. Obojętnie gdzie. Myślę, że jak już będę uzbrojony na tyle, to... Szkoda, że nie idzie w tym mieczu zmieniać, nie? Że można by było bić od lodu, a za chwilę zmienić go za ileś tam TC przykładowo, żeby bił od ognia, nie?
Też by było niezłe. Wiecie o co chodzi? Jeden miecz, ale... Na takie coś bym się pisał, powiem wam szczerze. Jakby coś takiego wymyślili. Jakbym zmieniał gdzieś miejscówkę, nie? I wiem, że zostaje tam tyle leveli, ile byłem na banucie, to jestem w stanie dać TC, żeby zmienić ten lód na ogień. I przypuszczam, że chyba im by się to też opłacało. Ale to jest taka moja sugestia. Nie mówię tylko o mojej postaci, raczej o mojej profesji, nie? Wyobraźcie sobie, jakby tak było. I nie wiem, czy by nie więcej zarobili, nie? Bo tak to każdy by się uzbroił w tą broń, co ma i to wszystko. A tak to by sobie tą jedną zmieniał co chwilę. Nie wiem. Być może mówię tak tylko dlatego, że mnie by było tak, takie coś na rękę. Celesta. Nie, to szkoda, nie? Mieć świetne skille, świetnego sworda, a nie mieć do tego, tak pokazywałem na tym tysięcznym, z wykałaczką biegać, nie? To by była... Dlatego robię to, co robię, no. Bo nawet skilla nie mam, ale... No nie, no... Jeżeli się ma możliwość kupienia najlepszej broni, to... Cześć, Sebastian! Kurde, zmieniłem tą tapetę tam, co jest, bo... Pozmieniałem znowu wszystko, kurde, znowu czyściłem komputer. Na tyle, żeby... I ja nawet musiałem tutaj grafikę zmienić sobie, wyobraźcie. Bo ja miałem racelku tak samo jak ty, ja nawet nie wiedziałem, że OpenGL jest dobre, nie?
ale po twoim filmiku już dawno. Zmieniłem na OpenGL i śmigało czyściutko. Aż byłem w szoku, nie? Bo mi się stare czasy przypomniały, jak się miało OpenGL. Znowu w gildii nowości się szykują. Co, przyjmujemy kogoś, czy jak? Co się dzieje? Zaludniamy? Jakieś Jupitery trzeba, jakieś, nie wiem, potardy. Ale powiem wam szczerze, że się wyspałem, nie? Poważnie. Nie wiem, na jak długo będę taki aktywny, ale dzisiaj muszę iść opłaty zrobić, także... Opłaty i te ceki. Także mówię, ja w nocy może nie będę, tylko będę wcześniej, bo... Zdradzisz coś w końcu, czy ja mam tak patrzeć ten monitor? Z taką nadzieją. Czy po prostu tak mnie zostawisz z tym? A w sumie nawet nieźle by to było, jakbyś mnie tak zostawił. Będą zmiany w gildii. Okej. Okay. Co my robimy? Robimy jakąś fuzję, czy co robimy? Jednoczymy się z kimś? Jutro, Adam. Dobrze. Spokojnie. Co wy tam kombinujecie? Bo ja nie mam czasu, naprawdę. O, znowu to powiedziałem. Nie mam czasu. A mówiłem, że to jest moje najczęstsze... Cię prawdopodobnie dowiesz jutro? Okej, okay, spokojnie. Nie, no do fuzji na pewno nie kombinujecie, bo bym w to nie uwierzył. Żeby doszło do jakiejś fuzji, bo to jest to wykluczone. Spokojnie, nie? Aha, ja myślałem, że ja mam coś z Tiplą, bo myślałem, że jak podpisałem tą umowę z IT, to oni mi tam wyskoczyli z jakimś tym, że w ogóle jakieś opłaty są inne. Ja myślałem, że już tego nie dostanę, że to mi jakoś inaczej przyjdzie. No ale tak sobie myślę, ty idioto, już co to ma jedno z drugim wspólnego? Ale przyszły mi pieniążki, ale ja dzisiaj też dostaję swoje, także od razu idę sobie opłaty zrobić. I być może wcześniej dzisiaj zrobię, nie? Zobaczymy, jak się będę czuł. Bo jak będę śpiący, to ja się nie będę dzisiaj zastanawiał, tylko pójdę spać i w nocy odpalę. Ale zaraz skoczę po ten. Po PaySafe Card, także 120 to 750 od razu wpłynie i 50 ode mnie. Ja się cały czas powtarzam. No, a ja sobie teraz zarobię na paka, bo już mam chyba 19 dni. A tak nie lubię, jak nie mam. Ja lubię, jak mam 2 miesiące i... Nowy edzik? O kuźwa. Znaczy, wiesz co ci powiem, to ja chyba może... Cześć, Kamil! Ty, to super by było! Bo wiesz, co ci powiem? Byłoby dobrze, bo wiesz, swoim internetem jest kiepsko, nie? Ale dwóch edów? To ja śmiało mogę chodzić na bosy nawet. Może mi kuźwa coś wypadnie. Ale ładnie! Nie chodzę na TH ani na duo. Do tysięcznego nie będę chodził. Wbijam solo od samego początku i tak już pozostanie. Do tysięcznego. Ale ja widzę, że Mateusz tam mnie goni, to... Ma 601 chyba, czy... To ogarniemy. Nie chodzę i nie będę chodził do tysięcznego, chcę wbić solo. I każdą okrągłą sumę będę sobie wbijał na banucie. Z sentymentu.
Czyli jak będzie 700, to 700 zrobię filmik na Banusie. A ja nie wiem, czy nie będę robił tego tam w spokojnym miejscu, czyli gdzieś tam już przy bramce 999. Ale gdzie to jest jeszcze, nie? Na Banucie od 319 dopiero. A ty kupujesz, Eda. Kurde, ten internet zmień, Mateuszku. Kombinujesz coś z tym. Ja nie wiem, czy ja już dzisiaj nie zapłacę następny miesiąc tego abonamentu drugiego, co mam z tego routera. Żeby już było spłacone, żebym już nie musiał płacić, nie? Bo tu 45, tu 70. Asis. A czekam, jak mi tylko kiedyś opiekunka społeczna powie, znaczy nie no, dobra, powiem inaczej, pracownik socjalny, jak mi powie skąd, co i jak. Skąd na to wszystko pieniążki idą, nie? Bo co chwilę są takie pytania. Pierdzielne tymi paragonami wszystkimi. Na razie jeszcze nie było takich. Ale dużo ludzi już wie, co robię i oni myślą, że jestem milionerem. Także... Ale dobrze, Edzik. Ale to... Mateuszku... O ile się zwiększy twój Ed? Bo pewnie i Magic będzie chyba większy. Jak grubo, to grubo. Ja mnie się wydaje, że ty się chyba przystosujesz bardziej pod tego, pod Marcinka. A to już jest nieważne. Ale to chyba jeszcze nie dał, nie? Ale pewnie już jest przetarg. Ja bym nie pytał. No, ja bym nie pytał ile. $850, $123. No ty. Ja pierdzielę. Cześć, Sein. Mateuszku, to który ty będziesz, jak ze 123 Magic Levelem, który będziesz? O 35 TC? Zapomniałeś o K chyba. Patrzyłeś, który będziesz ze 123? Jakoś w topce. Dobrze. Bardzo ładnie. Nie no, ja Soula dostaję, a tam lecę zaraz do was. Ogarnij internet, Mateusz. Powiedz, że im pomożesz pociągnąć te przewody, ja tam przyjadę do ciebie.
Ale gdzie? U ciebie czy u mnie? U mnie. U nas. No. Ani MS-a, nie? Chyba jeden jest, czy już nie ma, nie ma. Bo ostatnio Marcin mówił, żeby Kamil wrócił chyba, nie? Z MS-em, z powrotem. Ale to jest wszystko do zmiany, ha, ha, ha. Młody człowieku. Jak Topka wyruszy, to kuźwa tego choda sobie sami zrobimy. Pieniądze, tylko pieniądze są ważne, nie? Tu nie ma co. A wy obydwoje to mnie rozbrajacie w ogóle, ty i Marcin. 800, pięknie. Ja bym, wiesz co, ja na filmiku u siebie mówię, że źle zrobiłem, że wyszedłem tam na 137 chyba. Miałem na kultach zostać i nawet na tym pierwszym piętrze do 250, poważnie. Mnie tam level wskakiwał, ja nie wiem dlaczego. Czasami pada taka krytyka, o Jezu, kulty, coś ty tam robił. Jeszcze tylko na tym pierwszym piętrze, nie? Zaraz po tym teleporcie, co się przechodzi przez ten teleport. Czy to mi wystarczało? Miałem zostać tam do 250 z tego powodu, żebym już ubrał Gnome Sworda, żebym bił od energii. Nie wiem jakiego sprzętu używasz, ale... Jeżeli... Cześć Rafałku! Cześć Lil! Bo jak Sworda używasz, to 250, jeżeli Axe, to od 300 jest od energii, wtedy byś mógł zaliczyć banutę, nie? Ja szybko wbiłem te levele, co mam teraz, no co mam wam powiedzieć? Ja szedłem po starych i na starych spotach, także... I nie zajmuję się jakimiś bestiarkami czy czymś tam, nie? Na razie. No cześć sklep. Klaba. A zobacz od którego klaba masz od energii broń jednoręczną. Bo ja biegałem z jednoręczną, nie? Od energii, żebyś... Widzę, że tam jakieś pytanko wali. Ktoś, to może czat odpowie, bo... Co się tak rozpędza? Muszę aktualizację zobaczyć. Czy ja wyłączyłem? Ale wyłączyłem. Cześć, Deadwing. No dużo pomaga, no przecież to włącz sobie analyzer przecież, nie?
Ja bym sobie nie wyobrażał w ogóle imbu nie robić. Śmierć. Dwudziesty trzeci byś był? Nieźle. Aha, bo ty pisałeś, nie? Że idziesz na te korymy. Padałem na hita, no. Dlatego wybierz sobie taki spot, gdzie... Wiesz, żebyś był bezpieczny, nie? Pamiętaj, co ci tam to da, że 200, 300 albo 500 nawet więcej będziesz miał expa na godzinę, jak ryzykujesz, nie? Ja przynajmniej ja jestem tego zdania, nie wiem. To nie ma sensu przecież. Że ja rzadko padałem. I też rzadko padam, nie? Ja nie ryzykuję i... Czy nie szkoda by było tego? Pamiętajcie, wy jeszcze możecie chodzić na te Barclaysy, na te elfy, tam nikogo nie ma. Mówię o Celeście. Że tam idzie... Tam jest chyba Waste, ale... Być może kiedyś nagram filmik o tym. Ale to jest mega miejscówka przecież. Ja tam nie byłem, bo obrałem inną drogę. No, no. No, no właśnie. Ale zapomniałeś o Suncatcherze jeszcze. Skrę. Jeszcze Suncatcher jest, nie? Widzisz tam, gdzie mam strzały. Ktoś mi tam doradził pochodnie, ale pochodnia faktycznie ma tylko od dwóch, nie? Plus dwa. A Suncatcher ma pięć, nie? Także... Ja nie mam zamiaru tego... Wiecie, o co chodzi? Co z tego, że ja to wyrównam, jak... W sumie na to samo wychodzi. No ale mi to niepotrzebne, ale ja nie muszę tego robić. Żeby wbić sobie przykładowo tysięczny level, ja mogę iść... Nie muszę przecież takich rzeczy robić. Pewnie, że no, to wszystko się zmienia, no przecież to jest logiczne. Przecież nie wejdę do sklepu Pierre Cardin, czy... jakiegoś innego, wiesz, żyjąc z opieki, o. Chociaż, nie wiem, bo niektórzy myślą, że ja mam dużo pieniędzy. No. Nie, to jest... Ja wiem, żeby rozwinęło kanał, ale czy ty, Mateusz, ja wiem, wiesz co ci powiem? Czasami ja nawet nie mam do siebie ani chwili. Wczoraj znowu siedziałem prawie do nocy, żeby zrobić coś z grafiką, nie? Przede wszystkim, ja nie wiem, czy mieliście kiedyś problem z tym kontenerem graficznym. Ja wiem, że tam się nie... Ja mam GeForce'a.
Ja wiem, że się tam nie instaluje tego tej jednej części, ale to gnoństwo tam siedzi, nie? No i ja prawie całą noc spędziłem. Znaczy grałem, ale później siedziałem, żeby ten, bo on mi zacinał. I szukałem rozwiązania, aż w końcu coś mi się udało zrobić, nie? I nie mam ani tego i wszystko mam czyste. Ja muszę patrzeć, żeby tutaj mi się nie zacinało. Jest dużo roboty, nie? Ja wiem, że filmiki będę robił później, jak będę miejscówki zmieniał. Czy pewnie questy jak będę robił, to przy questach na pewno jeszcze jakieś monty, czy jakieś outfity mi wpadną, to wszystko spokojnie, nie? Ja mam dopiero, widzicie, ja dopiero streamuję pół roku, także halo, dajcie mi żyć. Wiesz co, ja profitowałem do 250 chyba, nie, do 237 profitowałem na OF-ie i zbierałem stafy. Taki żywot knajta. Ja wiem o tym, o co ci chodzi, Skrę. Ja wiem i wiem. Rafałku, jak ja z tym Sankaczerem tam wpadłem, raczej Sankaczerem, jak ja z tym Soulem przecież tam byłem, to była taka różnica, że wiem, że one szybciej padają od energii, Asury. Ale od lodu też padają, nie? A z tym mieczem, no to... To nie, no nie. Wiecie co, ja sobie tutaj tak sobie będę zbierał, ciułał, aż w końcu będę miał taki level, że ja już nawet nie będę odlurowywał tych truł, nie? Bo przecież, bo to będzie już nie... Po co mi, do czego mi będzie jeszcze odlurowywać te truły Asury? Ja chcę się czuć bezpiecznie. Ja nie mam zamiaru gdzieś znowu wejść, żeby jakiś trap był albo coś, bo by mnie chyba szlak trafił. Dlatego ja nie pójdę, nie będę chodził na spoty, tam gdzie można mnie, tam będzie uwalić. Bo pamiętajcie, każdy ma wrogów, nie? I ja ich czuję na plecach i... Nawet nie wiecie jak bardzo. Ale ja jestem z tego zadowolony, bo wiem, że mi idzie. A zazdrość ludzka jest niesamowita. Ork Forteca. Same orki. No można iść na te hieny. Ale hieny też biją, to też trzeba uważać i od lodu je bić, nie? Czy ja tam czasami też... Potów używam. Tam mi szamany jeszcze chyba tylko zostały, z tego co tutaj widzę. Kurde, nie ominąłem czegoś. No, Goroma to jest typowy... Typowa rozgrzewka przed banutą, bo tam przecież na banucie jeszcze wam dochodzą hydry. Dochodzą te eternale guardy, czy jak one tam mają. Soule, nie? No tam trzeba już uważać, bo te eternale, te gnojstwo, to przecież... Ja ich później nawet nie biłem, ja je omijałem. To było bez sensu, żeby bić, jak miałem Gnomeswarda na sobie. To bym musiał broń zmienić. Głupota. Poczekajcie, zaraz się znowu podłączę, nie? Kiedy tam mam 1200 kapa.
Czy ćwiczę na siłowni cały czas? 3 lata już teraz. Znowu powróciłem i 3 lata. Tam na wcześniejszych streamach, teraz nie będę pokazywał, tam już nie mam zamiaru pokazywać ręki. A i tak mnie będziecie widzieć znowu w koszulce na ramionczkach. No dzisiaj nie ubrałem, bo... Nie będę co chwilę przecież... z siebie jakiegoś kulturysty robił, nie? Dobrze wiecie, ile mam w ręce, ile co. No, ja wiem, no. Jeszcze mi tylko... Zrobimy teraz to, nie? No, zrobimy. Wiesz, co ci powiem? Skri. Został mi tylko jeszcze Holy Portal i to wszystko. Już mogłem iść ze 2 razy, ale... Wy musicie zrozumieć jedną rzecz. Ja wstaję w nocy, czy tam 12 już teraz, czy 1, ja już streamuję. Ja tak naprawdę te... Ja tyle siły straciłem. Ja nawet wczoraj klaty nie zrobiłem, a sztanga już jest przygotowana, poważnie. Tam jest za ciemno, to bym wam... Kamerką bym wam pokazał. Ja już mam sztangę przygotowaną. I wczoraj nie zrobiłem klaty, a klatę mam w poniedziałek. Dzisiaj powinienem już robić triceps i nie zrobię, bo zrobię klatę. Ale nareszcie nie wstawałem z łóżka i nawet nie słyszałem, jak tam ktoś kuźwa w parku drzewo. Dopiero jak się obudziłem, to słyszałem, że drzewa docinają czy coś. Taki byłem zmęczony, nie? A sąsiedzi jak mnie widzą, to mi mówią, że mam w końcu przestać to robić chyba. Dobrze, że mnie mama nie widzi. Musisz cofnąć sobie streamy jakieś, to będziesz widział. Cofnij sobie tam, nie wiem, przy której Scarlett pokazuje tam. Nie pamiętam tego. No ale mam 46,5, 47. W ręce. Bez niczego, nie? I waży 98,700. Cześć, Demles. Już ci mówię, jak... Już ci odpisuję. Nemeles, a jak ten... A bo mi się nigdzie nie spieszy. Bo nie ma przeceny w Biedronce, nie ma promocji i dlatego. Tak, jest wyskilowany i już zaczynam się rzeźbić. Znaczy już, no ja już ważyłem 94,700, bo ważyłem 116 i to był mój następny cel. Nie pić alkoholu, schudnąć te 21 kilo, które przytyłem, jak przestałem pić. I łapa mi się w końcu wróciła do tego, co kiedyś miałem. Kiedyś miałem 47 na rzeźbie. A na tych 116 to miałem 53,5 w ręce. Na 116 kilo, na 1,82 m. Ale w pasie miałem 124, także musiałem coś z tym zrobić, także... Dobra, gadamy o Tibi coś. Mnie już cieszy Mateuszek, że machnie tego Eda. Ja tam będę jak dziewczynka z zapałkami przy was. Ale sam sobie to wybrałem, nie? A ona zamarzła, nie? Pamiętacie to? Tak? Zamarzła? Kto pamięta to? Puszczajcie. No w domu, no a gdzie? A dokładnie w Familoku, bo mieszkam na Śląsku. W kamienicy. Ale w wyremontowanej.
domu, w budynku. W starym budynku. Mam jeszcze kopciucha i palę w piecu. Akurat wczoraj napaliłem, może dlatego tak mi się fajnie spało. Goldy nie, po co? Ale po co ja mam iść na jakieś goldy teraz? Jakby była możliwość, to by, jakby była możliwość... Tak, jestem już! Kurde, to ciężko jest tak! ...40 minut. Kurde, no patrzcie, nawet nie przełączę. Przepraszam, mam stream. Nie gniewaj się, no. Okej, okay. No pewnie, że napiszę. No. Ja to jeszcze na ludzi czekam. A co dopiero napisać? Bo lubię. Już jestem. Chwila. Nie ruszyłem nic. Nawet nie wiem. Nawet coś. Oglądałem tylko, śmignąłem tylko Tibiopedię i zobaczyłem tego choda mniej więcej, jak tego questa machnąć. Cześć Tomasz. Jaka kolejność? Zerknij sobie na filmik. Ustawienia klawiatury. O, i od razu mówię, jak rzucam czary. O kurde. Wiesz co ci powiem? Na banucie zarabiałem już później. No, banuta dawała mi levele i dawała mi ten, że już nie musiałem kupować. Ja to wtedy mówiłem, że wpisaliście mi kiedyś w komentarzach, w tych pierwszych filmach jest, że kiedy pierwszy stream, kiedy to, no to w końcu się zdecydowałem, że nie będę kupował, ale tam idzie zarobić właśnie na paka. I levele będziesz mógł wyciągać. Dlatego tam zostałem tyle leveli. 300 chyba. Jak będziesz miał powyżej 210 tysięcy medus ubitych, to się zgłoś do mnie. Ale w dziwny sposób podchodzić się do gry. Gdzie te ceki? Ile? Od którego? Po prostu grajcie, nie? To same przyjdzie. Ja na to nie patrzyłem z tej strony, kiedy ja na coś zarobię. A tym bardziej te ceki. Po prostu. Walczyłem z levelami. Tylko levele biłem. Patrzcie na levele, a wszystko samo przyjdzie, nie? No przecież i tak... Z czasem musicie miejscówkę zmienić, przecież to jest logiczne. Ja nie rozumiem tych głąbów, którzy mi pisali kiedyś. Jak ty tu możesz na tym spocie siedzieć, jak tu się siedzi od takiego i takiego? No tak, no dobra. A jeszcze jak mnie wyzywali, że no tak, to jest pajac zwykły, kupił postać i nie wie jak grać, nie? To dopiero... To
To trzeba mieć dopiero nasrane, tak mi się powiedzieć. Ale ja lubię, ja kocham w ogóle tych wszystkich ludzi, którzy mnie nie lubią. I pozdrawiam. Ja czekam. O, ekipa leci. Nie wiem, ja nie narzekam jak zrobiłem postać i jak ją robię. Nie narzekam, jak na razie. Jak na razie. Nie, i żeby było wiadome. Ja nie wchodzę nikomu w drogę, więc ja bym chciał, żeby ktoś mi nie wchodził, nie? Ja nikomu nie grożę, bo nie mam czym. Ale po prostu, nie? Żeby był szacunek. To jest gra, pamiętajcie. I zacznijcie to w końcu wprowadzać w swój umysł, że to jest tylko gra. Dobra, już zerkam, bo tu... Jeździłem na żory. Kierunek Wisła. Jeździłem tam parę miesięcy. Ale nie będę mówił po co. Żeby wrócić do Gold Army, Rafałku. No będę robił, ale ja mam na wszystko czas. Dajcie mi najpierw zarobić na to, co już na mnie czeka. Czy dam radę expić tam, gdzie ty? Tutaj na Lionach? Nie. I nawet nie próbuj. A jeżeli chodzi ci o Liony. Nie no, tu przecież ja sam tutaj padałem. Tu jest chwila nieuwagi i nie dobiję klaty, bo będę czytał komentarze. No zobacz, co się dzieje. Jak to biega. Ja tu nawet kryty nie używałem, żeby mieć więcej many. Ja zamiast kryty robiłem manę. Także ja bym ci odradzał, nie? Bo i cały czas powtarzam, no, że to, że ty możesz wejść na ten spot, to przypuszczam, że tylko w TH, nie? Ale nie solo. Jeżeli jest jakiś spot od 250, no to pamiętajcie, że wy nie macie jeszcze 400 leveli, nie macie na sobie EQ. I pewnie takich skilli, nie? Jak robicie postać od początku. Tak ja. Dlatego ja się ratuję, ja się będę ratował EQ. Po to to jest. Ale ja wam odradzam, no. Możecie iść tam... Ja bym ci radził... To jest... Aha, zero. W teamie iść jakimś. Jak ci nie zależy na tym, żeby sobie osiągnąć tysięczny sam, to idź w teamie. A jak nie, to w duo z jakimś... Ale tutaj, nie wiem. Może być... Nie wiem, ja ci nie powiem tego, bo ja nie chodziłem nigdy w duo i... Ja nie wiem, czy... Ja się w ogóle nawet nie potrafię poruszać. Jak Mateuszek kiedyś koło mnie biegał, jak byliśmy robić bestiarkę, to ja nawet nie wiedziałem, co on robi. A do TH to bym się nie przyzwyczaił chyba. Za dużo się dzieje. Pewnie, że to się zmieni.
ale nie pchajcie się tam, gdzie nie macie warunków do tego, bo to przecież... Logiczne. Ja wam powiem szczerze, że ja znam mało spotów i mało wiem o tej grze. Bardzo mało. Wy mnie wszystkiego uczycie. Wszystko, żeście wy mnie nauczyli, to co teraz robię, jakieś, nie wiem, stasze, nie stasze, lupy, nie lupy, to przecież ja w ogóle kompletnie nie miałem o tym pojęcia. I dalej mnie uczycie. No niektórzy mnie uczą, a niektórzy doradzają tak, żebym padł, nie? Także też ich pozdrawiam. Oj, zaczekaj, bo to masz długi komentarz, więc muszę ubić. Tak, tak, dokładnie. Dlatego ja tutaj przez jakiś okres robiłem mana zamiast kryty, nie? Bo mi jej brakowało, a co dopiero na Asurach? Co mi po tej buteleczce od wysysania, nie? Jak one tam tak żrą tą manę, że nie idzie później czaru użyć. Beznadziejne, nie? Teraz to jest możliwość manipulacji ten, nie? Ale mnie tu było lepiej zamiast kryty używać many, nie? Żeby... No teraz już widzę, że daję sobie radę, nie? Że nie jest aż tak źle. Dobra, ja lecę dalej, bo ty nie... Ja nie będę czekał. A ty co robisz? To już musicie sami po sobie wiedzieć. Jak wam idzie, nie? I gdzie przede wszystkim? Dlatego ja tak nie zmieniam miejscówek. Bo to jest bez sensu, nie? Dla mnie. Idzie mi tutaj profit, idzie. No to go nie zmienię, bo idzie. A co inna miejscówka, to jakoś inaczej się trzeba ubierać, inne imbu. Tu pod ogień, tu pod to i to nie jest tak, no albo zostaje, albo... Ja jestem tego zdania, nie? Nie wiem, róbcie co chcecie, no każdy niech ma swój pomysł na grę. Ja wam tylko pokazuję, jak ja to robię. I przypuszczam, że tak będę pokazywał aż do 1000. No i dalej też, nie? Zobaczymy. Ja wiem, że to jest dla was monotonne i... Tylko, że ja tu siedzę na tym krześle, na tym fotelu, znaczy się. I to ja to klepię, nie? Jedno i to samo w kółko. I to ja nie marudzę. Nie, bo mam cel i tak się to dzieje, tak się to robi. Pamiętajcie, ja nie jestem żaden kozak, bo ja... Wy wiecie więcej ode mnie, o. Tak muszę to powiedzieć. Wierzcie mi. Ja zanim gdzieś pójdę, to... O kurde. Ja musiałem najpierw taki solidny research zrobić o tym, gdzie idę.
zobaczyć dokładnie z czego, co, jak biją, a kiedyś nawet na to nie patrzyłem. Ale ja chcę mieć już możliwość manipulacji swoją tą, nie? Tu ubrać to, tu ubrać tamto. Ja bym też chciał tego Blade Liona, czy jak on się tam nazywa, ten armor, co mam, też bym go chciał mieć podwójny. Żeby on był też tam i od Holly, to też... Ale ja tak nie będę skakał po spotach na 100%, nie. Naprawdę nic nie wiem. Kompletnie nic nie wiem, Lil. To wy mnie uczycie, nie? To, że ja mam taki level, to jestem... Ja jestem typowy nubek taki, można powiedzieć. Jakby nie wy, to bym nic nie wiedział. Kompletnie nic. To streamy mnie uczą. Wy mnie uczycie. Tylko tak jak mówię, no... Ja mogę wam tylko pokazać, co ja robię jako niedoświadczony i jak do tego doszedłem, nie? I tak kiedyś powiedziałem, będę nagrywał każdą miejscówkę nową tam, gdzie będę. Czyli tą już nagrałem, bo już nagrałem minus jeden, minus dwa, nagrałem tygodniowy profit z tej miejscówki, czyli już jest dobrze. Teraz trzeba czekać dalej. Nagram Ice Portal, nagram Holy Portal, które mi brakują. Bo już są, bo już miałem możliwość nagrania, ale no niestety, no. Ja ten zmęczony nie polecę. I niewyspany. To jest dziwne, nie? Ja nie pracuję, ja nie mam czasu. A co do punktów czarmowych, tak? Dobrze mówię? To na razie niech się zbierają. Bo sam nie wiem później, gdzie pójdę i co będzie potrzebne, nie? Nie będę już kupował coś, czegoś, co mi kompletnie nie będzie potrzebne, nie? Tam, gdzie się będę wybierał, także niech one się zbierają i wtedy pogadam. Chyba się nagadałem. Lil, jeżeli ty ode mnie się czegoś uczysz, to ja jestem mega szczęśliwy. Poważnie. Znajdziesz kogoś innego, który ci przekaże więcej i musisz się sztachać, no to od tego jest gąbka w naszych głowach.
szarp wiedzę, póki... Póki ten. Póki nie masz sklerozy. Kłaniaj wszystko, człowieku, bo... I słuchaj tylko tego, co potrzebujesz, nie? Co ci jest potrzebne, no. Głupoty odstawiaj na bok, ty sobie nam nawet nie zaśmiecaj sobie głowy. Ja mam 300 potów tylko. To co, ze dwa kółka zrobił, przepraszam. Nie mi się odbiło w ogóle. Ja mam ochotę na coś wędzonego. Nie na makrele. Na taką pierś z kurczaka. No. Makrela. No, jeszcze jedno kółko zrobię. Nigdy nie liczyłem, w ile się robi kółko tutaj. Teraz mówię o tym liczeniu, to mi się sąsiad przypomniał i pozdrawiam go serdecznie. Żona od niego mówi: Adam, jak on nalewa wodę do czajnika, bo grzeje mnie bezprzewodowym, tylko normalnie na gazie, to on liczy do 10, jak jest te same ciśnienie wody. To on liczy do 10 i wie, że ma na 2 szklanki. Myślałem, że padnę. No bo po co więcej, nie? No ale liczy do 10, bo czajnik nie jest oznaczony i nie jest przeźroczysty, nie? Bo to metalowe. Ale liczy do 10 i w zależności czy jak jest ciśnienie, nie? Bo jak jest to samo, to... Na to bym nie wpadł.
Chwila, podpiszę. Przetalent. 5 minut. To muszę patrzeć na zegarek, czyli 55. Nawet nie. To człowiek nie wymyśli. Ja już też głupieję na starość, także co? To nacisnąłem znowu. Myślałem, że potrafię nacisnąć. Chodźcie tu. Ach! Nie zdążyłem. Podróż. Chodźcie, machniemy coś jeszcze tutaj ze dwie klaty i... Jak ta strzałka mi skakuje w miejsce tam i zaczyna mi informacja wyskakiwać na pół ekranu czasami. Ja pierdziele. To tak jest, jak się myszki nie używa, jak się myszką nie gra, to dlatego. Joshua. Jaki emerald w ogóle? Nie rozumiem w ogóle tego, co piszesz. Aha! No to nie, no to zerknij na Tibiopedię. No ja mówię, że ja mało wiem. Musisz zerknąć, przecież to jest proste. Ja wiem, że łatwiej wam się zapytać, ale... Ja od razu mówię, że ja mało wiem. Emerald Sword, wiem, który to jest. Ale to zależy też, gdzie idziesz, nie? Na co są wrażliwe, na... Trzeba wszystko zobaczyć. A Emerald to nie jest ten od ziemi? Dobrze kojarzę go. Ja go chyba kiedyś od wujka Racelka dostałem. On ma 40 ileś. Na Barklesy. No ale tam będziesz musiał uważać, tam byś mu... No, bardzo fajny poradnik od Maxiego. Też na nim ten. Też brałem z niego przykład. A już mi się nie chce, to ja pójdę tutaj na ostatni. Ostatnią klatę zrobię tutaj i to wszystko co zrobię. No. Widzicie, jak one biją czasami.
No. 49, no. No mówię, ale one od ziemi walą, nie? Nie mam go chyba w plecaku. A po co, bo nawet w nim imbu nie mam. Kiedyś go wykorzystam, może. Może kiedyś pójdę. Gdzieś. Że ja przypuszczam, że ja nawet nie będę miał 7 czy tam iluś. Tak jak niektórzy mają 7, 8 czarmów. Nie wiem, ja będę robił tylko te czarmy, które mi będą potrzebne. Może mnie później jakaś weźmie zajabka, nie wiem, na robienie tego. Gdzie jesteś? Golden Outfit! No nie ma go. Wylogował się. Barklesy ziemia, no. Kulty fizyczne, no. One chyba od ziemi też walą, czy one są wrażliwe na ziemię, już teraz nie pamiętam dobrze. Ale zobacz, ja... tak jak mówiłem. Ja parę razy tylko schodziłem na dół na minus 2, dlatego mam... Patrz, jeszcze mam kulty do zrobienia z minus 2. I nawet na minus 3 jeszcze nie mam tych solarów, czy jak one się tam nazywają. No Nemeles, gdzie ty jesteś? Ale to zależy, gdzie jesteś, no bo na kultach Karlin to ja miałem na ten. Musisz zobaczyć, bo ja nie byłem na Barklesach. Musisz zobaczyć, od czego one są. Nie, no ja tu nie będę czekał, nie? Nie wiem, od czego one są wrażliwe, musiałbyś zobaczyć. Musisz zobaczyć, ja na jaki spot idziesz, wiesz? I od czego one są wrażliwe. I wtedy się ubrać. Ja nie wiem, ja tam na kultach biegałem chyba z Shine. Shiny Blade'em, no. Na początku też chyba biegałem z krystalem, kurde, jaki... To był dopiero... Krystal, nie? Tak się nazywał, no. No nie wiem, trudno. A co ty robisz, Adam? Ja się już podpieram. Ile mi zostało do levelu w ogóle? Weź procent. Sześć procent. Dobra. Musisz zerknąć, mówię ci. Armor to nie wiem jaki miałem, chyba prismatic. Jak byłem na kultach. Żeby od fizyki, nie? No musiałbyś zobaczyć jak ja tam... Co ja tam mówię.
Jeżeli chodzi ci o kulty, to zobacz sobie filmik Kulty Karlin Umie. To nie wiem, chyba powinienem tam mówić wszystko. Ale wiem, że one coś tam, coś było z... ze śmierci. Ale co? To teraz ci nie jestem w stanie powiedzieć. Czy one były... No. To były moje pierwsze filmiki, także wiecie o co chodzi, to musicie mi wybaczyć. Po 12 latach gram niecałe 2 lata, także kompletnie nie wiem nic o tych broniach, o tym. Także Maxi Gashiego ja podziwiam, ja w ogóle za ten poradnik do Knajta. To jest mega wiedza. Zobaczcie, ile to jest roboty, żeby się zapoznać z tym wszystkim. Nie, no to trzeba pograć trochę i te same wskakuje do głowy i później sam będę mógł coś zrobić, nie? Nie wiem, czy już nie będę zerkał na Tibiopedię, co nowego wchodzi, coś tak, żeby być na bieżąco, ale to są znowu dodatkowe godziny, nie? Ale jak maski, Rashid? Które maski? Ja nie mam zielonego dżina, a to ja nie wiem, jakie maski. Ja mam dżina zrobionego. Nie wiem, o co chodzi. Ale może jakbym załączył muzykę, to było lepiej. O, głośniej będzie. Ja jak czegoś nie wiem, to klikam zaraz. Encyklopedia i... O, tu mam tego, nie? Gina. A ja nie mam, a po co ja mam wrzucać coś do zielonego dżina? Jak ja mam blue dżina zrobionego? A tam to później na market wystawiam to wszystko. I nie potrzebuję drugiej postaci, żeby mieć tam coś. Każdy gra jak chce, nie? Wiecie, o co chodzi? To i tak wrzucam do tego tam później. Bo to mi zostaje, bo to też jest do tego, nie? Do Rashida. To też mógłbym wrzucać te lights, coś tam. Lightwingi to, o, właśnie. To jest Rashid. Te lightwingi. To mi łyka Rashid. No. Widzisz, za 2,5. Reasons,
Znowu turniej będzie. Następny powód, żeby robić jakieś te, ale to ja się w takie coś nie bawię. Nie szkoda czasu na 500 tysięcy postaci, nie? Ja się skupiam na niej i... Znowu będą odkrywać Adventure. Nie, ja ustawiam sobie na Blue Gina, a na tego Rashida, tego Light, dodaję tam do tego głównego tam, co później wszystko wystawiam na market. Też już powinienem dawać, no może i też tak będę robił, nie? Żeby nie wrzucać ich tu, o ty, tylko od razu do Rashida, nie? Ale ja to kiedyś traktowałem jako śmieci, i tak to chyba zostało. Fajne śmieci jak 2,5K. Nie, no to macie, dzięki. Przecież... No. Ja mam tylko 3 te kontenery zrobione. To co idzie na market, czyli chyba dżiny zielone. Mam Rashida. I mam tego, nie? No, a i Blue Gina, no. To chciałem powiedzieć. Nie, ja tu nie będę omijał. Kto tu wymyślił to, o tutaj, co tu zaraz będzie przy tym budynku? Nie, to tam, nie, jak się idzie. Ja pierdzielę, jakiś pagórek. Przysianie. Trzeba go omijać. Gdzie się starzeje? A idzie się jeszcze bardziej zestarzeć? Tego nie wiem. Ja się cieszę, że oddycham. Chwila. Dobra. Te opłaty zrobić dzisiaj, muszę zobaczyć, czy już przelew mi przyszedł. Abyście widzieli, ile ja mam kasy, to byście się za głowę chwili. No. Takie życie. Co mam płakać, nie? Ja wiem, co mam w planach na przyszły rok i reszta mnie nie interesuje. Tu ma być Doreno, tu ma być tysięczny. Już 1000 jest. Suby. Czy jakby tak naprawdę poszło, żebym mógł wyżyć z Tibi, to ja bym nie poszedł do pracy. Od razu mówię. W życiu. Ja nie będę na nich tam zapierdzielał. Oczywiście, żebym to zgłosił, nie? Bo bym musiał to zgłosić. Ale tak to nie, na pewno. To nie mówię, że jakby coś się działo, żebym nie stanął za Polską, bo... Bo to nie o to cię rozchodzi, nie? Tylko tak mówię. Gdzie mi jeszcze podniosą wiek emerytalny i ja będę na puszki chodził, żeby w aptece kupić. Bo mnie nie będzie stać. Bo mnie kręgosłup będzie bolał. Już by mnie bolał. Ale dobrze idzie w ogóle i po co tam? Chciałem coś zobaczyć jeszcze, czy co jest, co jest. Żeby szczerze nie było. No widzicie, mam 1,5. Ja może nie wiem, ja może wcześniej dzisiaj będę. Jak wszystko kupię, to nie wiem, czy ja nie wskoczę jeszcze na Tibie dzisiaj, a fajnie nockę sobie spędzę.
Ja nawet przelewy robię tradycyjnie. Czyli wypisuję ręcznie. Ja nic nie robię przez telefon, przez ten... Przez komputer nic nie robię. No. Z czego się śmiejesz? Ale co? A co mi sprzedam? Zielonego drzwina. Nie, no to... Ludzie się logują później na drugie postacie, drugimi postaciami biegają. Po co mi to jest? Bo tego jest market, ludzie na tym zarabiają i ktoś zarabia na mnie już od prawie 2 lat. Po to to jest. Że jakby tak miało nie być, to by nie robili 2 dżinów, nie? Zrobiliby jednego i każdy by z tym biegał, nie? Ale po co robić drugą postać, albo kupować drugą postać? Nie, dobra. To jest mój styl gry i ten. Ja wiem o tym, że ja mogę tracić na tym, nie? Ja czasami też przez przypadek nacisnę przykładowo ten. Za 100 tysięcy. Potrawkę. Co, płaczę? Nie płaczę, nie? Dobra. Gdzie to jest teraz? Ale mam ciemno, nie? No to teraz mam pokazać... A tak mi zasłania mikrofon. No, faktycznie. Widzieliście w ogóle te światła? Do zmiany. O ja pierdziele, patrzcie to. Tamto jedno to by mnie wykończyło. Nie, to też. Dobra. Obstrygałem sobie. Nic nie wygrałem. O! Poczekajcie, jeszcze przeczytam. No, przypuszczam, że może jeszcze wpadnę. Żeby pokazać od razu te ceki, nie? Że kupiłem, a jak nie, to będzie dopiero w nocy, albo tam gdzieś znowu, o któryś. Bo ja nie wiem, co mnie jeszcze czeka. Ja wyjdę, to nie wiem, wiecie. Sami wiecie po sobie. Petarda. Macie. Proszę. Tak, nie wiem, jak wam pokazać. To macie na koniec streama. Tak wygląda z gry. Dobra, ludziska, ja będę kończył. Ale to muzykę wyłączę, co? Już. Ja już będę kończył, dziękuję, że byliście. Jeżeli wpadły jakieś suby, super, jeżeli są łapki, elegancko. Ja będę... Nie będę. Tylko powiem to, co zawsze. Szacunek, pozdrawiam. Do następnego. Hey.